Szanowni Państwo, czy może Państwo usłyszeli o Kim Jong-nama? Kim Jong-nam to najstarszy syn byłego przywódcy Korei Północnej, Kim Jong-il. Dzisiaj chciałbym trochę opowiadać o życiu tego niezwykłego człowieka poprzez mojego komentarza, na którego bardzo gorąco zapraszam w imieniu całego zespołu Centrum Studiów Polska-Azja, Nicole Rivi. Kim Jong-nam, o którym wspomniałem w moim wstępie do mojego komentarzu, jest symbolem rodziny Kimów, gdyż nie jest zbyt znany przez publiczność. Jest źle oceniany przez media zagraniczne oraz media południowo-koreańskie. A poza tym jest człowiekiem, który symbolizuje, że tak powiem, bogactwo rodziny Kimów, czyli rodzina, która rządzi w Korei Północnej. Parę elementów biograficznych, aby zaczynać nasz komentarz. Kim Jong-nam jest urodzony w 1971 roku. Urodził się prawdopodobnie w Pjongjangu, ale bardzo długo był ukryty przez swego ojca, Kim Jong-il, gdyż nie był synem z oficjalnego związku Kim Jong-ila. Matka Kim Jong-nama, Song Hye-rim, była tylko kochanką, ale i również aktorką kina północno-koreańskiego. Bardzo długo więc Kim Jong-nam był ukryty. Mówi się o tym, że miał pokój z zabawkami o powierzchni 990 metrów kwadratowych. Nawet w szpitalu, gdzie bardzo długo przebywał, ponieważ miał liczne problemy zdrowotne, to miał swój osobisty oddział. Mimo wszystko pod koniec lat 80. został zauważany przez Kim Sung-ki, matka obecnego ambasadora Korei Północnej w Polsce, Kim Pyong-il. I od tego momentu Kim Jong-nam został pokazany ku elitom północno-koreańskim i ku swojego dziadka Kim Il-sen. Kim Jong-nam ma doświadczenie wojskowe, jest oficerem partyjnym, ale i przede wszystkim został zatrzymany w 2001 roku w Disneylandzie w Tokio. Kiedy chciał pójść do Disneylandu w Tokio. Media zagraniczne twierdzą, że Kim Jong-nam akurat chciał jechać właśnie do Disneylandu, ale rzeczywistość jest całkowicie inna. Trzeba wiedzieć, że Kim Jong-nam wtedy był odpowiedzialny za niektóre operacje, za niektóre biznesy, że tak powiem, północno-koreańskie i dlatego pojechał ponownie akurat do Japonii. Czym się zajmuje w dniu dzisiejszym Kim Jong-nam? Media zagraniczne znowu źle patrzą na Kim Jong-nama, gdyż uważają, że spędza swoje życie między Makao, Pekinem, a innymi stolicami europejskimi i azjatyckimi, gdzie tylko wydaje pieniądze rodziny Kimów. A to nieprawda. Bo trzeba wiedzieć, że Kim Jong-nam akurat dalej współpracuje, dalej jest w kontakcie ze swoją rodziną, dalej zajmuje się inwestycjami zagranicznymi w Korei Północnej i tak naprawdę jest, że tak powiem, doradcą Kim Jong-una do spraw inwestycyjnych Korei Północnej. Stąd, jeśli jakieś państwo chcą robić interesy z Koreą Północną, bardzo ważne jest mieć liczne kontakty z samą rodziną Kimów, a także prawdopodobnie nie tylko z Kim Jong-namem, o którym wspomniałem, ale i prawdopodobnie z obecnym ambasadorem Korei Północnej w Polsce, Kim Pyong-il. To wszystko, co chciałem przekazać na temat Kim Jong-nama. Zapraszam na kolejny komentarz Centrum Studiów Polska-Azja. Do zobaczenia.